Dzień dobry. Streszczenie wczorajszej lekcji, na której badaliśmy doświadczalnie prawo Archimedesa. Archimedes był greckim filozofem, czyli przyjacielem mądrości, matematykiem, fizykiem i inżynierem. Żył w III wieku przed naszą erą i był autorem wynalazków, twierdzeń i odkrył między innymi prawo fizyki, które zostało nazwane jego imieniem, prawo Archimedesa. No więc, co się działo na tej lekcji? Przejdźmy na tablicę. Po pierwsze, z czego korzystaliśmy? Zaczęliśmy od siłomierzy. Siłomierz to jest waga sprężynowa, odpowiednio wyskalowana. Mieliśmy dwa takie siłomierze. Jeden z nich miał zakres do 250 gramów i dokładność do 5 gramów. Dokładność równą 5 gramom. Za pomocą drugiego można było ważyć cięższe przedmioty aż do 2500 gramów, ale kosztem dokładności, która wynosiła tylko 50 gramów. No i rozmawialiśmy o tym, że znamy już taką sytuację z tego zadania z termometrami. Termometr zaokienny ma zakres rozciągający się na pewnie tam 60 stopni, ale za to dokładność 1 stopień. Termometr lekarski, jego zakres wyniesie pewnie 6 stopni, ale za to dokładność jedną jest większa 10 razy, 1/10 stopnia. Korzystaliśmy ze statywu laboratoryjnego. Wszyscy wiedzą, co to jest statyw laboratoryjny, ale na wszelki wypadek umieściłem tutaj zdjęcie. Na tym statywie wieszaliśmy siłomierz, ten, który był bardziej czuły, który mierzył z dokładnością do 5 gramów. No i na tym siłomierzu wieszaliśmy bombkę, którą wypełnialiśmy stalowymi kulkami. Te kulki na zdjęciu mają wszystkie ten sam kształt, rozmiar i przez to masę, a w praktyce korzystaliśmy z kulek dwóch rodzajów i to zaraz będzie widoczne. No i co robiliśmy? Zaraz zobaczymy, jak tutaj, czy nie trzeba będzie mnie przesunąć. Trzeba mnie przesunąć. Powiedzmy, że przesunę się tutaj o gdzieś. Na razie. Dobrze. No więc najpierw mierzyliśmy ciężar bombki w powietrzu. To było 5 grup. To chyba jest tabelka, którą wypełniały w chmurze za pomocą swoich komórek, łącząc się z chmurą ze swoich komórek żubry. Tu widzicie ten wiszący siłomierz. Na siłomierzu wisi bombka, w środku są kulki. Ja spróbuję jakoś zrobić tak, żeby nie pokazywały się te. W środku były kulki i odczytywaliśmy, ile wynosi ciężar siłomierza w powietrzu razem z, znaczy, przepraszam, ciężar w powietrzu bombki. Jakie wskazania pokazuje siłomierz? No i widać, że tutaj zgodnie z tym, co mówiłem, ponieważ w różne zespoły miały różne, ponieważ różne zespoły miały różne bombki, to mieliśmy różne odczyty. Tak, to są na pewno żubry, bo jest 6 zespołów. Następnie włożyliśmy tę bombkę do słoika i do słoika naleliśmy wody. I wtedy, kiedy ta woda leciała do słoika, to okazało się, że wskazania siłomierza się zmniejszają. Tak długo się zmniejszały, aż cała bombka nie była pokryta wodą. No, włożyliśmy tyle tych kulek do bombki, żeby ona utonęła. No i zmierzyliśmy jeszcze raz, ile wynosi tym razem, ile wynoszą wskazania siłomierza w wodzie. No i te wskazania były mniejsze.
I rozpoczęła się dyskusja, co to znaczy. Czy to na przykład może znaczyć, że siłomierz w wodzie waży mniej? No i doszliśmy do wniosku, że raczej nie, dlatego że waga, ciężar bierze się z przyciągania grawitacyjnego, z jakim Ziemia przyciąga bombkę i kulki. No a zatem, a Ziemia przyciąga zapewne bombkę i kulki niezależnie od, z tą samą siłą, niezależnie od tego, czy są one zanurzone w wodzie, czy nie. Więc stwierdzenie, że ciało zanurzone w wodzie waży mniej, nie jest prawdziwe. No i potem doszliśmy do wniosku, że podobny efekt jak przez zanurzenie w wodzie można uzyskać po prostu podtrzymując tą bombkę od dołu. Czyli doszliśmy do wniosku, że raczej to jest tak, że po zanurzeniu w wodzie na bombkę, na ciało zanurzone w wodzie, działa siła skierowana do góry. Woda czy ciecz wywiera na tą bombkę, na to ciało, siłę skierowaną do góry. No i podczas gdy w sytuacji, kiedy bombka wisi na siłomierzu, to ciężar bombki, to siłomierz jest odpowiedzialny za podtrzymanie tej bombki, więc ciągnie ją do góry z taką samą siłą, z jaką przyciąganie grawitacyjne ciągnie bombkę do dołu. To w przypadku, jeśli zanurzymy w wodzie bombkę, to ponieważ pojawia się ta siła dwuwyporu działająca do góry, to siłomierz musi ciągnąć z nieco mniejszą siłą i dlatego wskazania tego siłomierza są mniejsze. No i potem zaczęliśmy się zastanawiać, od czego to może zależeć. No, niektórzy mówili, że to zależy od ciężaru, no ale nie zależy od ciężaru, bo popatrzcie, jak policzę, jaka jest różnica pomiędzy wskazaniami siłomierza w wodzie, a w powietrzu, to znaczy ile wynosi ta siła wyporu, to z dokładnością do 5 gram, z dokładnością do błędu tego niezbyt precyzyjnego urządzenia pomiarowego, jakim jest siłomierz, wszystkie te wyniki są takie same, a tutaj masy czy ciężar na samym początku były rzeczywiście różne. No i wpadliśmy na pomysł, że to zależy, ktoś powiedział najpierw od wielkości, a potem ktoś go poprawił, powiedział od objętości. Od objętości, czyli od miary tej przestrzeni, którą zajmuje ciało. No i rzeczywiście ta siła, która działa, siła wyporu, jest zależna, jest proporcjonalna, to znaczy jest tym większa, im większa jest objętość tego ciała. Albo inaczej mówiąc, mówi się to na to też w ten sposób, że im więcej wody, im większa jest objętość wody wypartej przez to ciało. No i to jest treść prawa Archimedesa. Na ciało zanurzone w wodzie lub innej cieczy, tu powinno być napisane, zaraz poprawię, przepraszam. No dobrze, już się poprawiłem. Mogę się tu przesunąć to w dół, tak żeby było wszystko widoczne. Albo się przesunę tu na prawo. To będę najmniej przeszkadzał. Dobrze. No więc tu mamy to prawo Archimedesa. Tak jak mówiłem, wartości tej siły wyporu są takie same, pomimo różnych ciężarów i powiedzieliśmy, że one zależą od objętości tego ciała zanurzonego, albo inaczej od objętości cieczy, którą to ciało wypiera, zanurzając się. I treść prawa Archimedesa mamy tutaj. Na ciało zanurzone w wodzie lub innej cieczy działa pionowo do góry siła wyporu, tym większa, im większa jest objętość zanurzonego ciała lub inaczej objętość cieczy wypartej przez to ciało. No i sami żeśmy to udowodnili doświadczalnie. Dobrze, muszę teraz to jeszcze tak umieć przesunąć, żeby się dało wyłączyć. Dobra, no chodź tu. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Okej. Dziękuję bardzo.